Przez kilka pierwszych dni prac na rondzie koło sądu można było dojechać ulicą Wojska Polskiego pod sąd i z pod sądu wyjechać na drogę krajową numer 91. Teraz już takiej możliwości nie ma. Ulica Wojska Polskiego na tym odcinku, który był jednokierunkowy, jak widać, jest teraz dwukierunkowa. I tutaj na końcu, przy samym rondzie, jest mijanka. Jest jeden pas, którym można dojechać pod sąd i wyjechać z pod sądu, ale już z pod sądu nie ma innej drogi wyjazdu. Nie można wyjechać w stronę drogi krajowej numer 91. Jak widać, ruch tutaj nie jest zbyt duży, ale pojawiają się auta, które głównie przez przypadek i może przez niewiedzę, że już nie można dojechać do drogi krajowej numer 91 tą drogą, zajeżdżają pod sąd, zawracają i wyjeżdżają. Przy tym wyjeżdżaniu oczywiście trzeba bardzo uważać, ponieważ ta mijanka jest wąska i nie bardzo widać, co jest za zakrętem. To samo dotyczy aut, które wjeżdżają pod sąd od strony ulicy Wojska Polskiego. Tak w tej chwili wyglądają prace, które toczą się na rondzie przy sądzie. Przypomnijmy, że to jest część przebudowy ulicy Kimińskiego. Prace obejmują już w zasadzie całe rondo, poza tym wąskim fragmentem, gdzie dojeżdża się pod sąd i spod sądu wyjeżdża. A tak sytuacja wygląda od strony drogi krajowej numer 91. Jest zablokowany wjazd w stronę sądu. Mogą tylko ominąć te bariery auta, które chcą dojechać pod blok, który znajduje się przy skrzyżowaniu.